Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem z weryfikacji modelu, ale typowo już w programie Gretl, chciałam Wam pokazać, jak sprawnie, jak bardzo sprawnie da się przeprowadzić badanie normalności rozkładu reszt na podstawie powiedzmy wyklikanego, bo to do niczego więcej się nie sprowadza, testu normalności w programie Gretl. Jeżeli mamy dowolne okno z modelem i klikniemy Gretl i rozwiniemy listę, a tam się pojawi test normalności rozkładu reszt, klikniemy, to w podsumowaniu takiego modelu, jak widzimy, tutaj mam szereg innych testów, pojawia się pozycja dopisana, gdzie jest nazwa testu, test na normalność rozkładu reszt, dopisana z automatu jest hipoteza zerowa, składnik losowy ma rozkład normalny, jest podana również statystyka testu, jest to statystyka H kwadrat zawsze od dwóch wartości stopni swobody i ona jest podana co do wartości. Ale co jest najważniejsze, na dole w takich testach w programie Gretl podpisana jest na dole wartość P. I to ona jest tutaj kluczowa. 0,364. Ta wartość zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku pozwoli nam przeprowadzić bardzo sprawnie weryfikację normalności składnika resztowego. Pamiętajmy o tym, że w programie Gretl zawsze wyrzucona z automatu zostaje hipoteza zerowa. Jest ona wypisana słownie. Składnik losowy ma rozkład normalny. No i ja to mogę przepisać. Jeżeli oczywiście wasz ćwiczeniowiec, wykładowca akceptuje formę hipotezy zerowej i alternatywnej słownej, no to super, bo nie ma nic więcej do zapisania niż tylko, że składnik losowy ma rozkład normalny, a w zaprzeczeniu piszemy, że składnik losowy nie ma rozkładu normalnego. Tak brzmi hipoteza alternatywna. Żeby przeprowadzić weryfikację, która z tych dwóch hipotez jest bardziej poprawna w naszym weryfikacji naszego modelu ekonometrycznego, jakiegoś przykładowego, musimy przyjąć sobie jakiś poziom istotności alfa do badania. My najczęściej przyjmujemy w tym momencie 5%, czyli poziom istotności alfa w moim badaniu jest 5%. Jeżeli wy stosujecie inny poziom, jak najbardziej możecie go stosować, nic nie jest błędnie, bo wszystko zależy od ćwiczeniowcy, wykładowcy, czy daje swobodę wyboru poziomu istotności, czy też z góry narzuca ustalony poziom istotności. A więc w moim przypadku, jeżeli ta wartość P, którą ja Wam przeczytałam, wynosi 0,363 czy 364, mówiąc tam poprawnie, więc tutaj powinno być czwórka jako trzecia liczba po przecinku za zerem i wiem, że ta liczba na pewno przekracza 5%, to możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która brzmiała następująco. Składnik losowy ma rozkład normalny, czyli jest to, powiedzmy, z naszego punktu widzenia weryfikacji wniosek pożądany, poprawny i jak najbardziej mile widziany. A więc założenie o normalności składnika resztowego zostało spełnione. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.